Bardzo dziękuję, pani poseł. I tak nasunęło, przypomniałem, że taka dzisiejszy, miałem taki telefon po południu. Ja propos tej mediów. Zmienia pani redaktor z Dziennika Polskiego, pani Jola Białek-Cie do mnie. I co się okazuje, Dziennik Polski robi przez weekend sondaż, przez sobotę, niedzielę. I zadzwoniła do mnie, pewnie zadzwoniła do kilkudziesięciu pewnie osób, no ale trudno powiedzieć, że to jest sondaż miarodajny, tak? Zadzwoniła do mnie i robi sondaż wyborczy, jak w powiecie wiedzieckim, na kogo pan zagłosuje, ten, nie? No to mówię, na kogo zagłosuje. No, mówię, wie pani, że na PiS przecież, nie? No to działam w PiSie od 13 lat, to po pierwsze wie pani, że na PiS, nie? No wiem, ale na kandydata, no to oczywiście tam mówię, na kogo zagłosuję, a to na kogo żona zagłosuje. No i tak po kolei, a babcia, a dziadek i ten. No nie, ale nie dobrze, no oczywiście, to jest robiony sondaż. No mówię, no ale to wie pani co, no w taki sposób pan nie zrobi sondażu w powiecie wienickim. Nie, ja już dzwoniłem do dwóch uniwersytetów trzeciego wieku w powiecie wienickim i one wszystkie zgodnie powiedziały, że będą głosowały na panią Elżbietę Achinger, która jest twórcą tych dwóch uniwersytetów. A więc no to szkoda, że pani zmienia do kolejnych uniwersytetów, bo jest w Mieliszce Uniwersytet Jana Pawła II, którego tutaj twórcą jest pan burmistrz Artur Kozioł, czy naszej gminy Akademii Seniora w Biskupicach, czy do innej tutaj organizacji. Ja dzwoniła do dwóch uniwersytetów, które oczywiście wiadomo, że są cały czas sponsorowane i tutaj przez panią poseł Achinger. Szczerze jestem ciekaw tego sondażu Dziennika Polskiego, ale w taki sposób po prostu jest manipulacja medialna i będziemy mieć sondaż, tak? Bardzo jestem ciekaw, co w poniedziałek Dziennik Polski, jaki ten sondaż przedstawi i kto dostanie najwięcej głosów, bo już pani sugerowała, że jeszcze Róża tu na pewno wygra. Na przykład, też nie wiem skąd, bo akurat nie jest Wieliczki, ale sugerowała, że już Róża tu na przykład tutaj, że ma najwięcej wskazań. Także to a propos też manipulacji, faktycznie media pokazują, jak to wygląda. Okej, żeby nie przedłużać, no to teraz pan prezes Edward Czesak, poseł do Sejmu z Brzeska, szef PiS-u w okręgu tarnowskim. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim, jak już kolega Roman powiedział, że szef okręgu struktur Prawa i Sprawiedliwości, to chcę podziękować strukturom bielickim, również przewodniczącemu Romanowi Ciśle za zorganizowanie tego spotkania dla pana ministra Andrzeja Dudy. Ja chcę tutaj podkreślić to, że czego nie powiedział kolega minister Andrzej, że w tej kampanii, pełniąc funkcję szefa sztabu, pracuje, można powiedzieć, 24 godziny na dobę. I to, że znalazł dzisiaj czas i jest tutaj to spotkanie, to zawdzięczamy jemu i temu, że Małopolska leży mu na sercu, że wybory leżą mu na sercu, te europejskie i kolejne. I życzę ci, Andrzeju, żeby ten sukces Prawa i Sprawiedliwości, w który obaj wierzymy, wszyscy wierzymy, ani poseł też,